Pierwsze spotkanie w 2022 roku rozegrają dziś zawodnicy Białej Gwiazdy. Ich rywalem pierwszym i zarazem jedynym przed wylotem na zgrupowanie w Belek będzie Beniaminek słowackiej Fortuna Ligi Tatran Liptowski Mikulasz. Wiślacy podopieczni trenera Adriana Guli rozpoczną to spotkanie w bramce z numerem 31 Biegański, dalej 4 Sadlok, 7 Hugi, 9 Kliment, 17 to Szota, 21 Kuwelicz, 36 nowy nabytek Białej Gwiazdy Sebastian Ring, 43 Szot, 54 Starzyński, 77 Sawi i z numerem 80 Patryk Plewka. Tak wygląda wyjście. Tymczasem goście ze Słowacji: Tatran Liptowski Mikulasz, bramce 30 Matej Luksz, 4 Lukas Bielak, 7 Adrian Kaczerik, 8 Tomasz Gerat, 9 Dawid Grycik, 11 Tomasz Stasy, 19 Lubosław Laura, 22 Dragan Andrić, 23 Adam Grycik, 27 Christian Flak i 37 Dawid Grycik. Na ławce jedenastki obu drużyn przystępujących do tego sparring meczu. No, pierwsza akcja ofensywna Lubosława Laury na prawej stronie, to zawodnik z numerem 19, na niego będziemy na pewno zwracać uwagę. Dotarliśmy do statystyk Tatrana, jest to jeden z najlepszych strzelców. Teraz jeszcze raz Słowacy w polu karnym, pierwsza interwencja Biegańskiego w tym spotkaniu, 40. Starzyński. Starzyński ma trochę miejsca. Pamiętamy, jak w ostatnim sparingu między tymi drużynami zakończyła się akcja, którą Starzyński inicjował. On ją zakończył bramką. Teraz Starzyński miał w niej udział, bo jest pierwsze trafienie dla Białej Gwiazdy. Hugi wykańcza tę dobrą kontrę i mamy prowadzenie Wiślaków. Ewidentnie potwierdza się to, że Dor Hugi ma dobrze ułożoną nogę, bo w tej sytuacji przede wszystkim zawodnik potrzebował precyzji. Jeszcze raz, można było tutaj zagrać do Sawicza, ale znaleziony świetnie Dor Hugi, no i ta dobrze ułożona noga wystarczyło lekko dołożyć. A więc lewą grają Wiślacy, chociaż teraz musi uważać, bo poślizgnął się Plewka, nie ma faulu i jest sytuacja 1-1. Będzie próba przelobowania Biegańskiego, ale jednak nieudana. No ciekawy no, dla zawodnika Rakowa, a mimo to nie dowiozła zwycięstwa, ba, ona nawet tamto spotkanie przegrała. I takich meczów było, myślę, co najmniej kilka, w których Wisła straciła punkty po prostu zbyt głupio. Teraz jest uderzenie na bramkę Biegańskiego, no co koniec sezonu są, aczkolwiek no też wszystko jest zależne od tego, jak Wisła po prostu wejdzie w nową rundę. Teraz Hugi, świetne zagranie, przejął piłkę, Starzyński jednak nie trafił, przegrał ten pojedynek 1-1 z Matejem Lukszem. No i teraz Mateja Luksza pochwalić możemy, dobre podanie do Hugiego, Starzyński przejął piłkę, wydawało się, że ma wszystko pod kontrolą. Na pewno ta próba do zapomnienia. Teraz dobre przejęcie Kuwelicza, jest szansa na uderzenie i świetnie Kuwelicz zauważył ten moment, że Lukrz wyszedł z bramki, pozostawił jeden róg odsłonięty i zawodnik z numerem 21, bardzo precyzyjnym, płaskim strzałem w prawy róg bramkarza wyprowadza Wisłę na dwubramkowe prowadzenie. No i udało mi się wywołać wilka z lasu, fatalne zagranie piłki do środka pola i tutaj Kuwelicz no popisuje się zimną krwią i po prostu nie rozegra 50-60 minut w tym spotkaniu. Jak to będzie wyglądało? Zobaczymy, teraz świetny odbiór Brauna Forbesa. Forbes teraz już szybko podwojony przez zawodników ze Słowacji, ale w dalszym ciągu Wisła w natarciu, jest uderzenie na bramkę, co ważne celne, ale Matej. Więc też zobaczymy, jak to będzie na wiosnę, jeśli przystąpi do rundy wiosennej. Teraz jest zakończenie akcji strzałem, jest uderzenie na bramkę Mateja Luksza, ale jednak ponad bramką. Przepraszam, tutaj faktycznie mój błąd, moje niedopatrzenie. Też już w podświadomości jest ten Biegański, a tu przecież Rosa, więc też Biegańskiego przepraszamy. A my wracamy do tego, jak Wiślacy zakończą tę akcję, bo tam przecież zaangażowany Ondraszek i zakończenie akcji strzałem głową, ale jednak nie na tyle skuteczne, by wyprowadzić Wisłę na jeszcze większe prowadzenie. No teraz strzelec drugiego gola. Krótko, Wiślacy od stałego fragmentu gry. Hanouszek przełożył, jest świetne dośrodkowanie Ondraszek. No mam wrażenie, że nie wiem, czy nie musnął tej piłki Forbes i trochę nie przeszkodził, aczkolwiek no kolejny raz stuprocentowa sytuacja. Nie, to po prostu... Kilka zawodników przy piłce, na krótko jednak. Wznawiają tę grę. Jest zejście do środka, uderzenie na bramkę
Kacpra Rosy. Piłka skozłowała, ale jednak obronił. To jest pewien koszt, koszt, który Wisła Kraków płaci i niestety cały czas jest uwikłana w walkę o utrzymanie. Trudno uwierzyć w to. Teraz dobra interwencja Kacpra Rosy. Wybija on piłkę na rzut rożny. Rozkręcają nam się Słowacy dzisiaj. No ale chyba najlepsza teraz sytuacja ze strony Tatrana. Świetne uderzenie. Wybicia tej piłki przez Ondraszka. To się udaje. Można wyjść z kontrą. Ważny teraz pojedynek szybkościowy wygrany przez Sobola. Sobol ma teraz całą masę miejsca przed sobą. Jest także kilku innych zawodników. Teraz Forbes rusza. Wybiera jednak Sobol Ondraszka. Ten piętką do Hanouszka. Dobrze zapowiada się ta akcja Wiślaków. Ondraszek brakło jednak tutaj troszeczkę dłuższej nogi już. Ten pojedynek 1-1 i później miał naprawdę sporo czasu. No pytanie, czy to było najlepsze rozwiązanie, zagrywać piłkę do Ondraszka, a nie do Forbesa, czy wbiegającego innego zawodnika. Chyba to Młyński był tym, który wbiegał, a teraz uderzenie, ależ bomba! Kolejny raz widzimy naprawdę dobrą próbę z dystansu zawodników ze Słowacji. Ta piłka na zewnętrznym podbiciu. Cały czas utrzymuje się z tych pierwszych kwadransów. 2-0 po golach Hugiego i Kuwlejcza. Svec. Bardzo aktywny piłkarz w drugiej odsłonie tego spotkania. Ma dużą swobodę w prowadzeniu piłki. Svec, uderzenie na bramkę Rosy. Jednak Rosa, powtarzalna szansa, żeby tam się znaleźć. Jeśli tylko uda się pokonać trzecioligowca z Grudziądza. Byli niemal dekadę temu, a to też przecież przepustka do pucharów i zastrzyku finansowego. A teraz zawodnicy ze Słowacji mogą złapać kontakt, jednak w ostatniej chwili uprzedzony jeden z napastników. To chyba właśnie ten najbardziej aktywny, ten, o którym mówiliśmy, Jakub Svec, stanął teraz przed stuprocentową sytuacją i znakomita interwencja klasowa od podstaw. Frydrych, świetne przyspieszenie, teraz ma od razu brawa od sztabu szkoleniowego, bo to było naprawdę dobre zagranie. Kombinacyjna akcja Wiślaków, ale jednak dobra interwencja Mateja Luksza. Oj, akcja za akcją, lepiej się ten mecz ogląda w drugiej połowie. Dobre podanie do środka, Zdenek Ondraszek przed szansą. Kątek musi na takie rzeczy uważać. No to już nie jest Centralna Liga Juniorów. Tutaj zawodnicy z najwyższej ligi ze Słowacji na pewno nie będą na zbyt wiele pozwalać. Na razie wymienił tylko jedenastki Adrian Gula w tym spotkaniu. Felipcio Bramfos, prawa noga Bramfos, broni Luksz, jeszcze będzie szansa, Szkwarka! 3-0 w 84 minucie, ten gol, który w Wiśle się w tej drugiej połowie należał. No zmieścił idealnie tę piłkę, no niemal w samo okienko, ale też nie było to wyjątkowo trudne, aczkolwiek trzeba oddać, że Szkwarka teraz zachował zimną krew i podwyższył wynik tego spotkania. Forbes oddaje strzał, wydawało się, że Ondraszek sięgnie piłki, aczkolwiek no to... Wbijają piłkarze ze Słowacji. I w tym momencie arbiter kończy nam to spotkanie. 3-0, Biała Gwiazda pokonuje w pierwszym sparingu swojego rywala. Rywalem był Tatran Liptowski Mikulasz i były to trzy ciosy wyprowadzone przez najpierw właśnie Hugiego. Wracamy do tej pierwszej bramki, pierwszej kontry, po której Wiślacy wysunęli się na prowadzenie. Bardzo przytomnie i celnie uderza Hugi. A potem mieliśmy sytuację, gdzie Nikola Kuwlejcz przejął piłkę na środku boiska, popatrzył, jak ustawiony jest Matej Luksz i plasowanym strzałem po prawej stronie Luksza pokonał bramkarza ze Słowacji. I to jedyna bramka z drugiej odsłony tego spotkania. Najpierw Braun Forbes obronił strzał Brauna Forbesa Luksz, a później bardzo przytomnie i zimną krwią zachowuje się w szesnastce Szkwarka. 3-0, tak wygląda to, jeśli chodzi o tablicę wyników.